Do Galatów wyłania się taka potrójna epopeja. Oto Bóg posyła na świat swojego syna, który jest zrodzony z niewiasty. A więc Bóg stał się człowiekiem po to, żebyśmy mogli stać się synami Bożymi. Żebyśmy mogli przejść drogę od uniżenia do wywyższenia. I oczywiście tym, który potwierdza to, że jesteśmy synami Bożymi, jest Duch Święty. Duch Święty, który napełnił Maryję w czasie zwiastowania i Duch Święty, który napełnia nas każdorazowo, kiedy my przyznajemy się do Jezusa Chrystusa. I to jest korzystanie z pełni czasów. I to jest wypełnienie woli Boga, Ojca, który Ciebie i mnie ukochał.